Siema chłopaki. Dzisiaj mamy chyba drugi albo trzeci marzec. No i widzicie, wybrałem się z Niunią na tor. Warunki widać tu nie są najgorsze. Będziemy robić pierwsze przeloty. Trzeba się tu jakoś wkręcić w ten kurde sezon nowy. Przygotować trochę rączki. Rozgrzać się, zobaczyć jak to się będzie gryzło. Kurde, nie jeździłem na torze, nie wiem, 3 miesiące chyba, ze 4 może nawet. No ale widać, warunki tutaj u nas są bardzo, bardzo, bardzo fajne, bo tu widzę, tu się zaraz będzie kurzyć nawet. Muldy są powybijane, no bo to wiadomo, po zimie nierównany był, ale jakoś tam się powoli polata. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jak to będzie się sprawować sprzęt. I ogólnie jak to będzie, nie? Także zaraz Stasiu dojedzie RMZ-ką. Będziemy dawać. O ile kondycha pozwoli, tyle się pojeździ. Lalcia już chodzi. 5 minut ponad. O, już góry chłodnic, już cieplutkie się robią. Można powoli startować. Na począsteczek zawsze delikatnie. Te zimna przylewają. Kurde. Łop, psus tańczy. Rozgrzana. Nie ma co tu pałować. Ale widzę, warunki fajne, pojeździ się. Polecimy tutaj na nową część zobaczyć, jak to wygląda. Czy mokro jest, bo tutaj zawsze trochę mokro bardziej. No i jest mokro. Także chyba tą stronę sobie dzisiaj odpuścimy. Pojeździmy tamtą, ale ktoś jeździł. Nie wiem, czy dzisiaj, ale... ale jest świeżo jeżdżone. To co to mokro. No i się kręci. No już tutaj woda nie stoi, ale jest trochę. Wow! Nie, tu jest wody, kupa. Nie ma co się tutaj taplać w błocichu. A ta, chłopy, kto jest? No kurde, ty. Kondycja to wiesz, w lesie. W lesie jak się jeździ, to nie trzeba się tak mordować. Chociaż też, kurwa, są przypadki. O Jezu, jasne, i w lesie. Ale na torze to jest inna bajka, bo przed ramiona zaraz się pompują, a na lesie tak się przed ramiona nie pompują. Ale też trzeba się. No i tu trzeba uważać, bo tyle mult jest tam, pod lasem. Takie muldy, wiesz, piasek taki, kurwa, ściągający. Przód, nie? Trzeba się przyzwyczaić, kurde. Trzeba, no to jakoś to zacząć gryźć powoli. Ale po tym sofcie
to ta wariatka tak idzie jak wściekła, kurwa. Jak dopierdolisz jej tam w lesie, nie ma możliwości sprawdzenia, bo tam pod te górki to i tak jej depcze, szalona boksuje. A tutaj jak gdzieś przyczepności łapie, to wyrywa w górę ładnie. Uj, idzie. No ale tor fajny, no co tu dużo gadać. A co tu chcieć od niego? No, nie ma co tutaj od niego chcieć więcej. Jeździć i tego. O, trzeba założyć okulary, bo tutaj będzie zawodowiec, to on jak giebie, to oczy powybija i będzie problem. Kurde, no ciężko. Ciężko jest jak nie wiem. Łapy się blokują. Łapy się blokują. Nie pojedziesz szybkim tempem, bo od razu jest koniec. Sucho już jest, widać. Już jest sucho, Stasiek leci. Też jest. Wjeżdżony jeszcze, za czym jak tu będzie jechał. Ale powiem wam, że tutaj odczuwać bardziej żywotność tego motocykla. Bardzo agresywny jest teraz w porównaniu do tego co było, ale szarpie gazem. Szarpiesz, Stasiu, szarpiesz. Wolno. Ale dobrze, lepiej wolno jak ryzykować, trzeba się wjeździć. Stasiu dobrze jeździ. Teraz jeździ sobie asekuracyjnie, bo nie sztuka sobie zrobić, kurwa coś. Ale jest co robić. Powiem tyle. A na koniec powiem wam chłopaki, że łapy tak puchną, że nie wiem, ale już po krótkiej przerwie już zaczyna to jakoś iść. Stasiu, maca, ale dobrze, ale tor jest w idealnym stanie. Jest fajny, przyczepny, nie ma wody w ogóle.
jest normalnie, chyba lepszego nawet sobie nie można wymarzyć. No ale co, po zimie to każdy jest dętka. No i tak to wygląda, chłopie. No, nie będę wam tu przejazdów rzucał, bo to nuda, bo żeście widzieli już nie raz tam. Ale jest fajnie, już można zaczynać. Sezon uważam za otwarty, jeżeli chodzi o jazdę na torze. Hej!